W ostatnim czasie mam takie wrażenie, że dużo więcej słyszymy w tym Kościele o nowym przymierzu. Wiecie, w różnym czasie, w różnych sezonach historii, czy osobistego życia naszego, czy też Kościoła, my, Bóg kładzie na nasze serce coś, co w danym czasie jest bardzo ważne. I wydaje się nam, że w obecnym czasie jedną z takich kluczowych rzeczy, którą Bóg kładzie nam na serce, którą powinniśmy się zajmować jako Kościół, to jest nowe przymierze. I my mogliśmy to słyszeć już. Wiecie, w tamtym roku Fabian mówił, nie wiem, czy pamiętacie, jesteśmy Kościołem nowego przymierza. I nawet na SRK ostatnim, tydzień temu, Rajni też wspominał o tym. Nowe przymierze. I moglibyśmy powiedzieć tak, no ale o co chodzi z tym nowym przymierzem? Skoro jesteśmy Kościołem, no to niejako z automatu jesteśmy w nowym przymierzu. Nie. Nie, właśnie chodzi o to, że nie. Oczywiście my rodzimy się tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, żyjemy w czasach Nowego Testamentu, ale nawet jako chrześcijanie możemy żyć chrześcijaństwem w stylu Starego Przymierza. I to, co jest istotne, być może to ten skalpel, którego potrzebujemy od Boga, to jest ucięcie Starego Przymierza. I chcę wam powiedzieć, że kiedy przyglądam się Staremu Przymierzu i Nowemu Przymierzu, to jest moja pasja już od lat, żeby przyglądać się tym dwóm rzeczom. Zarówno w Staremu Przymierzu, jak i Nowemu, w rozmaitych aspektach życia naszego, to dostrzegam kolosalną różnicę pomiędzy życiem Nowego Przymierza i życiem Starego Przymierza. Widzicie, Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, to zmienił definicję różnych rzeczy, między innymi sprawiedliwości, świętości, kapłaństwa, świątyni. On wszystko to zmienił, relacji z Bogiem. Ja dzisiaj chcę delikatnie dotknąć tematu sprawiedliwości. Troszeczkę na ten temat chcę mówić o sprawiedliwości. Bóg zmienił definicję sprawiedliwości. I ja obserwując chrześcijaństwo, mam wrażenie, że wielu z nas, widzicie, my czytamy takie fragmenty, dzisiaj Grzegorz z Kazania na Górze zaczął czytać tam dalej troszeczkę, Jezus mówi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Znacie to. I my czytamy ten fragment i pragniemy sprawiedliwości. I powiem wam, ja wielokrotnie dostrzegam chrześcijan, którzy pragną sprawiedliwości, ale oni pragną tej sprawiedliwości na sposób Starego Przymierza. Dlatego my potrzebujemy naprawdę drastycznie, do takiego drastycznego cięcia, wiecie, takiego skalpelu, rzeczywiście chirurgicznej operacji w naszym zborze i w naszych sercach, które obetnie Stare Przymierze w nas, które obetnie schematy myślenia Starego Przymierza. Ja chciałbym dzisiaj pokazać wam pewien schemat dotyczący kwestii sprawiedliwości. Bo mamy wyobrażenie sprawiedliwości na sposób Starego Przymierza. Chciałbym dziś, żeby ten skalpel, o którym Andrzej wspomniał, żeby on troszkę dotknął tego poczucia sprawiedliwości, jakie mamy w naszych sercach. I mam nadzieję, chciałbym pokazać nas, w tym, co będę mówił, pokazać nam, nas samych, to jak my reagujemy, żebyście dostrzegli, i ja także, żebyśmy dostrzegli, jak bardzo to jeszcze działa w nas, jak bardzo Stare Przymierze jest aktywne w naszy, gdzieś tam wewnątrz nas. Proszę o slajd tytułowy. Chcę dzisiaj mówić o skandalicznej Ewangelii. I mam świadomość, że czytasz taki tytuł i myślisz sobie, czy Ewangelia to jest skandal? Czy można w ogóle tak mówić o dobrej nowinie? Bo wiecie, myślisz sobie, Ewangelia to Jezus umarł za nas, on taki dobry przecież był. Jak możesz mówić, że Ewangelia jest skandaliczna? Uwierzcie mi, Ewangelia jest skandaliczna i to jest dużo bardziej biblijny zwrot, niż wam się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że słowo skandal. Co oznacza słowo skandal? Może macie pomysł, co oznacza słowo skandal? Jak? No, tak, dobrze. A bardziej biblijnie, jakiś zwrot taki biblijny, który jest w Biblii?
Wiecie, w języku greckim tego nie dostrzegamy. Jakbyście czytali po grecku, dlatego zachęcam, nauczcie się przynajmniej czytać. Dobrze jest przynajmniej czytać po grecku. To jest łatwe, wcale to nie jest takie trudne. Ja nie jestem zbyt pojętny, ale się nauczyłem. Dlatego naprawdę nie umiem, nie znam greckiego, ale przynajmniej czytam po grecku i fajnie jest zobaczyć te rzeczy w Biblii. Gdybyście czytali Biblię po grecku, to spotkacie wielokrotnie słowo skandal. Słowo skandal jest w Biblii. Wiecie, jak tłumaczą nasi tłumacze to słowo? Zgorszenie. Zgorszenie. Przykładowy fragment, pierwszy lepszy. Zapewne, nie mam tego na slajdzie, ale przeczytam. Z Ewangelii Mateusza. Jezus mówi tak. Biada światu z powodu zgorszeń. Znacie to doskonale. Pamiętacie, biada człowiekowi, jak zgorszysz tego maluczkiego, lepiej, żeby ci zawiązać kamień u szyi i wrzucić do morza. Więc mówi biada z powodu zgorszeń. I dalej. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Tu to słowo zgorszenie, jak czytacie po grecku, to greckie tłumaczenie w greckiej wersji jest słowo skandal. Biada człowiekowi, który wywołuje skandal. Wprawdzie skandale muszą przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego skandal przychodzi. Nie wiem, czy dzisiaj jest taka gazeta Skandale. Kiedyś dawno temu była taka gazeta Skandal, ja to nawet czytałem. Wiecie, to takie skandale, takie afery, coś takiego, jak powiedziałeś, takie afery, to są takie pikantne szczególiki z życia gwiazd. I to ja z ciekawością czytałem Skandale. Gdybym wtedy wiedział, że słowo skandal, to znaczy zgorszenie, być może miałbym więcej oporów, żeby to czytać. Rozumiesz? Ta gazeta może cię zgorszyć. Czytasz o tym, jak rozwodzi się ten czy tamten, jedna z wielu wspaniałych gwiazd, człowiek, którego obrazki wywieszałeś na swojej ścianie i nagle się dowiadujesz, że on jest, że wielka afera wybucha, on się rozwodzi, ma jedną, drugą, trzecią. To jest gazeta, te wszystkie nowinki, te wszystkie skandale, to są zgorszenia. Wiesz, co one zrobią z tobą? One cię zgorszą, czyli uczynią cię gorszym. To jest skandal. I wprawdzie większość tłumaczeń Biblii przekłada słowo skandale, greckie słowo, to jest greckie słowo skandale, dosłownie tak to brzmi po grecku. Tutaj mamy brata, który zna grekę. Skandal, to jest skandal. Więc wprawdzie większość Biblii przekłada słowo skandale na zgorszenia, ale są takie tłumaczenia Biblii. W moim telefonie, jak ktoś chce, w telefonie można mieć fajne tłumaczenia, które przekładają to słowo jako skandal. Ja chciałbym wam pokazać za chwileczkę takie dwa fragmenty, które mówią o skandalu. I pamiętajcie, Ewangelia, którą przyniósł Jezus Chrystus, jest skandaliczna. My tego dziś nie czujemy w naszym świecie, bo wiecie, tak jak mówię, my myślimy tak, Ewangelia jest wspaniała, cudowna, Bóg za nas umarł. Ale kiedy Jezus przyszedł do świata żydowskiego, do ich mentalności, także kiedy przychodzi dzisiaj do mentalności wielu ludzi, to budzi skandal. Zwróćcie uwagę, pewien fragment z listu do Rzymian, to jest przekład PBD, czyli przekład dosłowny Nowego Testamentu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Mówi on tak. Oto kładę na Syjonie kamień potknięcia, skałę skandalu. U nas jest mowa skałę zgorszenia, tak? Oto kładę na Syjonie kamień potknięcia, skałę skandalu, a ten, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Więc chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, musisz przyjąć człowieka, który budzi skandal. I powiem ci więcej, ten skandal musi dotknąć głęboko twojego serca i dokonać tego cięcia skalpelem. Musi coś obciąć, musisz pozwolić się urazić. Dlatego, że skandal nas uraża. Musisz pozwolić się przez Jezusa urazić, bo inaczej, tak jak tu jest powiedziane, bo inaczej będziesz zawstydzony. Zawstydzisz się. Ja za chwileczkę będę tłumaczył więcej, co mam na myśli. Jezus obraził Żydów, do których przyszedł. Naprawdę my tego nie czujemy dzisiaj aż tak bardzo,
Ale chciałbym wam to pokazać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że świat Starego Testamentu, świat Starego Przymierza był poukładany. U Żydów wszystko było jasne. Dlatego, że świat żydowski opierał się na prawie i wszystko dokonywało się zgodnie z prawem. I przyszedł Jezus i wywrócił wszystko do góry nogami. On wywrócił świat, poukładany świat Starego Testamentu do góry nogami. I dlatego, wiecie, my czasami myślimy tak, no Żydzi go ukrzyżowali, dlatego że Jezus był popularny, a oni byli zazdrośni o jego popularność. Z całą pewnością to jest racja. Ale jest coś więcej. Oni byli naprawdę obrażeni przez niego. On ich naprawdę uraził. My potrzebujemy, każdy z nas potrzebuje być urażony Jezusem, jego postępowaniem. Ja wyjaśnię wam, co mam na myśli za chwilkę. My potrzebujemy spotkać się z Ewangelią, która jest skandaliczna. Kolejny fragment, który mówi o skandalu. 1 Koryntian 1:23. Też w tym tłumaczeniu PBD. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Jezus dla Żydów był skandaliczny. Zwróćcie uwagę, stoi Żyd przed krzyżem Jezusa. On wisi tam na nim, nagi. Nie wiem, czy wiecie, ale Jezus wisiał nagi na krzyżu. My mamy takie... To byłoby zbyt skandaliczne, gdyby filmy pokazywały Jezusa nagiego na krzyżu. Dlatego on ma przynajmniej coś, co chroni go, osłania. Ale ich krzyżowali nagich. I teraz stoi Żyd przed nagim Jezusem zakrwawionym, nad którego głową jest napis, to jest król żydowski. I ten Żyd mówi, to jest skandal, żeby tego człowieka, tego straceńca, człowieka, który przegrał życie, który był fałszywy i którego Bóg się odwrócił, żeby jego nazywać królem żydowskim. To jest skandaliczne. Bo Żyd rozumiał tak. W prawie wszystko było poukładane, bo prawo mówi oko za oko, ząb za ząb. Jasna sprawa. Sprawiedliwość Starego Przymierza jest oparta o zasadę oko za oko, ząb za ząb. Jeżeli ten człowiek na krzyżu był naprawdę od Boga, to dlaczego Bóg nie zstąpi i go nie uratuje? To jest fałszywy prorok i to jest skandal nazywać go królem żydowskim. Dla Żydów krzyż, tak jak mówi ten fragment z 1 Koryntian, dla Żydów to był skandal. Dla pogan, dla tych Rzymian, którzy ukrzyżowali Jezusa, to było głupstwo. Żydzi się kłócą jakieś swoje głupie rzeczy. Nas to nie interesuje. To jest, dla pogan to było głupstwo, ale dla Żydów to był skandal. Jezus wywrócił do góry nogami poukładany świat Starego Przymierza. To było dla Żydów skandaliczne. Dlaczego? Dlaczego tak było? Ponieważ Stare Przymierze opiera się na poczuciu sprawiedliwości. Tak jak powiedziałem, w Starym Przymierzu jest wiele rzeczy, które Jezus wywrócił do góry nogami. Ja dzisiaj chcę mówić tylko o jednej. O sprawiedliwości. I Jezus wywrócił rozumienie sprawiedliwości do góry nogami. Bo rozumienie sprawiedliwości było takie. Oko za oko, ząb za ząb. I chcę wam powiedzieć, większość z nas, nie tylko Żydzi, opieramy się na tym schemacie myślenia. Jak zasłużył, to mu się należy. Sprawiedliwości niech się stanie zadość, tak? My chcemy sprawiedliwości. My chcemy, żeby złodziej dostał za swoje, tak? My tego chcemy, niech ma za swoje. To jest nasze poczucie sprawiedliwości, oparte o zasadę oko za oko, ząb za ząb, zgodnie z prawem. Taka jest sprawiedliwość? Taka jest sprawiedliwość. I musisz pamiętać teraz. Przypuszczam, że wielu chrześcijan bym zaskoczył w tym momencie, że istnieją dwa rodzaje sprawiedliwości. Czy wiecie o tym, że istnieją dwa rodzaje sprawiedliwości? Według Biblii istnieją dwa rodzaje sprawiedliwości. Jedna to jest sprawiedliwość Starego Przymierza,
a druga to jest sprawiedliwość nowego przymierza. I o niej między innymi mówi Paweł. Wiecie, ja mam świadomość, że kiedy my, chrześcijanie, domagamy się sprawiedliwości, mówimy, Panie, my chcemy pełni sprawiedliwości, to najczęściej, nawet my, chrześcijanie, myślimy o sprawiedliwości Starego Przymierza. I to jest tragiczne. To jest tragiczne, że my domagamy się sprawiedliwości zgodnie z prawem. A Paweł Apostoł mówi tak, popatrzcie, kolejny fragment z listu do Filipian. Piękny fragment, w którym Jezus mówi, w którym apostoł Paweł mówi o oddaniu Jezusowi. W list do Filipian 3:8-9. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, mówi apostoł Paweł. Więc apostoł Paweł mówi tak, ja nie chcę mieć własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach zakonu. A jakie to są uczynki zakonu? Jak będziesz dobry, to Bóg będzie dla ciebie dobry, to będzie ci błogosławił. Jak będziesz zły, według zasady oko za oko, ząb za ząb, pójdziesz do więzienia, nie będziesz miał Bożego błogosławieństwa. To jest sprawiedliwość oparta o uczynki. Oko za oko, ząb za ząb. I Paweł mówi tak w tym fragmencie. Ja nie chcę mieć tej sprawiedliwości. Ja nie chcę. Ale chcę mieć sprawiedliwość opartą na wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga. Ten fragment mówi o dwóch rodzajach sprawiedliwości. I ja, moim pragnieniem jest, żebyśmy dziś zweryfikowali nasze zrozumienie sprawiedliwości. Na czym chcę się opierać? Czy ja chcę mieć sprawiedliwość zgodną z prawem? Oko za oko, ząb za ząb. Czy też chcę mieć sprawiedliwość opartą tylko i wyłącznie o wiarę w Jezusa Chrystusa? Dlatego, że my, tak jak powiedziałem, nie tylko Żydzi w Starym Przymierzu, ale także my wyznajemy najczęściej sprawiedliwość kopciuszka. Wiecie, na czym polega sprawiedliwość kopciuszka? Pamiętacie doskonale tę bajkę. Biedny, uciskany kopciuszek ma jędzowatą macochę, która niszczy kopciuszka. Tam każe kopciuszkowi siedzieć w tej kuchni i ona musi tylko śmieci wynosić, sprzątać, a jędzowate siostrzyczki przyrodnie znęcają się nad biedną, piękną, piękną Cinderellą. Tak? Cinderella ona się nazywa. Tak? Chyba tak, chyba się nie mylę. Pamiętacie tę bajkę, kopciuszek? I my oglądamy tę bajkę i myślimy sobie tak, niech tylko przyjedzie książę. On wam pokaże. I my tylko myślimy sobie, żeby tylko sprawiedliwości stało się zadość. W bajce moich dzieci, kiedy moje dzieci oglądały, nawet do dzisiaj pamiętam, to te jędzowate siostrzyczki nazywały się Anastazja i Gryzelda. Wiecie, Anastazja to akurat słabe skojarzenie mamy z Anastazją, ale Gryzelda, wiesz, jak masz córeczkę, która się nazywa Gryzelda, to ładna nie może być, na pewno. I myślisz sobie tak, no, Gryzelda, jak tylko przyjedzie książę, to on pokaże nam, pokaże, kto tak naprawdę tutaj rządzi, że tutaj ta biedny kopciuszek dostanie wreszcie sprawiedliwość w zamian za to wszystko, jak była uciskana. I on tak gnębili tego kopciuszka, to teraz będzie miała, będzie żyła w pięknym pałacu. I my tylko na to czekamy. Wiecie, ja się zastanawiałem, co takiego jest w kopciuszku, co się podoba? Dlaczego ta bajka jest taka cudowna dla nas? Zastanawiałem się, dlaczego, jaki jest najczęstszy wątek w filmach. Wiecie, można by różne rzeczy pomyśleć sobie. Co takiego, dlaczego filmy mają popularność? Jakie filmy mają popularność? Są dwa wątki, które są prawie w każdym filmie. To jest wątek miłosny i wątek sprawiedliwości. To te dwie rzeczy są najczęstsze w filmach. Dobry film, dobra bajka, bajka o kopciuszku musi mieć te dwa wątki. Jest książę, piękny, jest piękny bal, suknia i jest sprawiedliwości staje się zadość. Gryzelda i Anastazja do dołu, kopciuszek zwycięża.
Zobaczcie, to jest bajka, która nam się podoba, bo są te dwa wątki razem zestawione z sobą. Piękny Kopciuszek wreszcie otrzymuje sprawiedliwość, tak? Wiele filmów jest opartych o te dwa wątki. I wydaje mi się nawet, że wątek miłosny jest dodatkiem. Najważniejsze jest, żeby sprawiedliwości stało się zadość. My nie chcemy, jak film kończy się, że ten uciskany bohater ma jeszcze więcej ucisków. No i zwycięża łotr, zbój, zwycięża, byśmy powiedzieli, co to za film? Lipa. My chcemy, żeby wreszcie pojawił się bohater cudowny, wiesz, jakiś Spider-Man i pokonał tych wszystkich łotrów, którzy gnębili miasto. Rozumiecie? To jest coś, na czego my oczekujemy. Poczucie sprawiedliwości jest tak głęboko w nas wyryte, że my pragniemy, żeby złodziej dostał więzienie. Żeby Gryzelda i Anastazja zostały zesłane na Sybir, żeby patrzyły z zazdrością, jak Kopciuszek wkłada ten bucik na tą nóżkę, a one te wcześniej, wiecie, cisnęły te tłuste stopki do tego bucika i nic i nie dało rady. A Kopciuszek wciska i nagle książę mówi, tak, to ty, piękny Kopciuszku, chodź do mnie do zamku. No wyobraźcie sobie, gdyby Kopciuszek zakończył się tak, wyobraźcie sobie taką sytuację, że Kopciuszek, zjawia się książę i Kopciuszek, książę zabiera Kopciuszka do zamku, jest fajnie, jest pięknie, ale okazuje się, że razem z księciem przyjechało dwóch innych książąt, jeszcze przystojniejsi i jeszcze z większym portfelem i oni biorą ślub z Anastazją i Gryzeldą. I byś pomyślał, lipas, zepsuli bajkę, była tak piękna, a oni zepsuli. To Anastazja miała pójść do dołu, tam na Sybir mieli ją zesłać, a nie. Powiedzcie, czy tak by nie było? Nie wiem, czy ktoś z was oglądał film Hrabia Monte Cristo. Ja oglądałem. To jest wersja Kopciuszka dla dorosłych. Dokładnie, to jest wersja Kopciuszka dla dorosłych. My lubimy takie filmy. Wiecie, dlaczego lubimy? Bo my chcemy, żeby sprawiedliwości stało się zadość. My tego chcemy. Poczucie sprawiedliwości oparte jest o uczynki. Dlatego nas te filmy kręcą, dlatego one pobudzają to drganie w naszych serduszkach. A, fajnie się poczułem, dobrze się film skończył. Do więzienia trafili wszyscy zbóje. Jest, to jest to. Więc my nie chcemy, żeby łotr i zbój otrzymał łaskę. Nie chcemy. Chcemy, żeby Gryzelda i Anastazja skończyły źle. Żeby patrzyły z zazdrością na Kopciuszka. Tego chcemy. Nasze poczucie sprawiedliwości oparte jest właśnie o ten sposób myślenia. Ale poczucie sprawiedliwości Starego Testamentu, poczucie sprawiedliwości Starego Przymierza właśnie o tę zasadę jest oparte. Oko za oko, ząb za ząb. Zobaczcie. To jest druga Mojżeszowa 21-24. Oko za oko, ząb za ząb. Ręka za rękę, noga za nogę. O ten schemat oparte jest Stare Przymierze, tak? I tam wszystko było jasne. Jak byłeś łotrem, do dołu. A jak byłeś sprawiedliwy, Bóg cię kochał, miałeś błogosławieństwo, wszystko było pięknie, wszystko było jasne. W Starym Przymierzu wszystko było jasne. I wtedy przychodzi Jezus do poukładanego świata Starego Przymierza i przynosi Ewangelię i okazuje się, że Ewangelia wzbudza skandal w obecnym świecie. Wiecie dlaczego? Ponieważ Ewangelia jest totalnie niesprawiedliwa. Nie wiem, czy masz świadomość, ale Ewangelia jest totalną niesprawiedliwością. Niesprawiedliwością w myśl Starego Przymierza. Totalnie niesprawiedliwa. Dlatego, że wyobraź sobie sytuację. Przychodzisz do pracy i okazuje się, że twój najlepszy kumpel z pracy cierpi tragedię w swoim życiu, ponieważ morderca grasuje w okolicy. Okazuje się, że morderca zabił najbliższą osobę twojego przyjaciela. Ty patrzysz na jego ból, na jego cierpienie, jak on stracił kochane dziecko i tylko idziesz z nim na pogrzeb. Widzisz, jak cierpi cała rodzina z powodu tego, co uczynił ten łotr, ten morderca. I myślisz, wracasz do pracy, z kolegami się zastanawiacie, jakbyśmy tylko dorwali tego łotra, byśmy tylko jego dorwali, to byśmy mu głowę wyrwali z nogami.
Rozumiesz? Masz pragnienie, jakbym tylko go dorwał. I w pewnym momencie jest. Policja łapie zbója. Mają go. Idziesz na rozprawę sądową razem ze swoim przyjacielem, który stracił najbliższych. Idziesz na rozprawę i myślisz tylko tak. Czapa, najlepszej czapa, ostatecznie kara dożywocie, w ostateczności. I czekasz, aż sędzia ogłosi wyrok. Słyszysz, jak Łotr mówi do sędziego: ja za własne grzechy cierpię teraz. Drugi sędzio, wspomnij na mnie. I nagle sędzia się odzywa i mówi: dziś będziesz ze mną w raju. I ty myślisz, co? Gdzie będziesz? W celi śmierci będziesz ze mną? W więzieniu? Nie, dziś będziesz ze mną w raju. Cóż znaczy to? Widzisz, Jezus powiedział do Łotra, na który wisiał na krzyżu. Ewangelia Łukasza 23:43. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. To był Łotr. To był Łotr, który wisiał na krzyżu. Skoro wisiał na krzyżu, Rzymianie go skazali na krzyż, to najprawdopodobniej to nie był złodziejaszek. Złodziejaszka by nie skazali na karę śmierci. Prawdopodobnie to był Łotr. I teraz wyobraź sobie, że jesteś tym Żydem, który stoi pod krzyżem Jezusa. Patrzysz na swojego Pana, w ogóle nie rozumiesz, o co chodzi. Patrzysz na ten skandal, który tam się dokonuje. Ale ty jesteś tym ojcem, który stracił dziecko, bo ten drugi, który wisi obok niego, zabił twoje dziecko. I myślisz sobie tak: dobrze, masz za swoje. I nagle słyszysz słowa Jezusa, który mówi do tego Łotra: dziś będziesz ze mną w raju. Toż skandal. Kochani, to jest skandal. Jezus zachowywał się skandalicznie. On uniewinnił Łotra, który gnębił ludzi. Przecież za takie coś to należy mu się czapa. On słusznie wisi na tym krzyżu. A Jezus mówi do niego: dziś będziesz ze mną w raju. Że co? To jest sprawiedliwość? Czy to jest ta sprawiedliwość, której chcemy? Ewangelia to jest niesprawiedliwość. Na nasze szczęście, kochani, na nasze szczęście Ewangelia to jest niesprawiedliwość. Bo gdyby Ewangelia była sprawiedliwością, to dostalibyśmy według zasady oko za oko, ząb za ząb. Więc ja mam pytanie do ciebie. Czy naprawdę chcesz zostać osądzony zgodnie z pełnią sprawiedliwości? Czy chcesz zostać osądzony według Bożego miłosierdzia i Jego łaski? Jak chcesz zostać osądzony? Dlatego, że my wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy. Tak? My wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy. Więc chcesz zostać osądzony przez sprawiedliwego Boga, który odda ci według zasady coś za coś. Krzywdziłeś ludzi? Zostaniesz skrzywdzony. Gnębiłeś ich? Będziesz zgnębiony. Czy chcesz zostać osądzony zgodnie z Bożą łaską i miłosierdziem? Widzisz, nie zrozumielibyśmy tego, gdybyśmy nie wiedzieli, że są dwa rodzaje sprawiedliwości. Jest sprawiedliwość według zasady oko za oko, ząb za ząb. Sprawiedliwość z uczynków, z zakonu. I jest sprawiedliwość z wiary w Chrystusa. Kochani, ja chcę zostać osądzony przez miłosiernego Boga, niezgodnie z moimi uczynkami. Ja nie domagam się sprawiedliwości według moich uczynków. Nie chcę. Ja chcę łaski Jezusa. Ja chcę Jego miłosierdzia. Ja chcę tej sprawiedliwości. Chcę od Boga sprawiedliwości, która przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mówię: Panie, ja chcę przyjąć Twoją sprawiedliwość. Nie chcę sprawiedliwości, bo przestałem palić, bo przestałem pić, bo się nie łajdaczę, bo nie chodzę na dyskoteki, nie upijam się, jestem sprawiedliwy. Guzik prawda. Nie jesteś sprawiedliwy, dlatego że nie robisz już tych rzeczy. Sprawiedliwość Nowego Przymierza jest totalnie inna niż sprawiedliwość Starego Przymierza, ponieważ pod Starym Przymierzem sprawiedliwy byłeś, jak czyniłeś sprawiedliwe rzeczy. A w Nowym Przymierzu nie jesteś sprawiedliwy, jak czynisz dobre rzeczy. Jesteś sprawiedliwy tylko i wyłącznie, kiedy przyjmujesz Jego sprawiedliwość. Mówisz: Panie,
To Ty jesteś sprawiedliwy. Ty, święty Bóg na krzyżu, jesteś sprawiedliwy. Ja przyjmuję Twoją sprawiedliwość. Ja chcę mieć Twoją sprawiedliwość. Ja chcę, kiedy pójdę do Ojca na sąd, ja chcę tam powiedzieć, nie będę próbował mówić, ale Panie, Ojcze, ja przestałem palić, ale przestałem pić. To nie ma żadnego znaczenia przed tronem Ojca. Przed tronem Ojca znaczenie ma sprawiedliwość Jezusa. I tylko kiedy Ty się zasłonisz Jezusem, powiesz, Panie, ja się zasłaniam Tobą. Ja nie polegam w ogóle na tym, że przestałem palić i pić. Przestań palić i pić, jeśli to robisz. To jest Tobie potrzebne. Ale kiedy staniesz przed Ojcem, znaczenie będzie miała tylko i wyłącznie sprawiedliwość Jezusa, którą się okryjesz jak szatą. Dlatego Ewangelia to jest niesprawiedliwość. Na nasze szczęście. Rozumiecie? Ewangelia to jest skandal. Dla Żyda, dla człowieka, który opiera się według zasady coś za coś, który domaga się, żeby sprawiedliwości stało się zadość, to jest skandal, co uczynił Jezus. I powiem wam, jest tego więcej. Jest więcej rzeczy, które nas obrażają w zachowaniu Jezusa. Więcej rzeczy. Popatrzcie. Kiedy przyjdziesz do nieba pewnego dnia, kiedy bramy nieba zostaną otwarte i popatrzysz na to wszystko, co tam się dzieje, co się będzie z Tobą działo? Ponieważ Bóg zaprasza do swojego królestwa wszystkich ludzi. Zaprasza złych i dobrych. Pamiętacie, jest taka przypowieść Pana Jezusa, w której gospodarz zaprasza na ucztę weselną ludzi. I w pewnym momencie mówi do swoich sług, zapraszajcie wszystkich na wesele. I sala weselna zapełniła się gośćmi. I kiedy Pan przychodzi na wesele, popatrzeć, jacy ludzie są na tym weselu, to jest obraz nieba. To jest obraz miejsca, w którym będziemy. To w tym momencie w Ewangelii Mateusza 22, 9-10 czytamy. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. Więc chcę ci powiedzieć, jeśli myślisz, że w niebie będą dobrzy ludzie, to się rozczarujesz. Tam będą i źli, i dobrzy. I to jest skandal właśnie. Możesz otworzą się bramy nieba, staniesz tam, popatrzysz na to wszystko i powiesz, to ja mam być z nimi? Drogi aniołku, chyba się pomyliłeś, ja chciałem w klasie biznes, niebo. A on ci powie, witaj w drużynie, to jest właśnie klasa biznes. Źli i dobrzy. Możesz się zaskoczyć, jestem przekonany, powiem wam, jestem przekonany, że wielu z nas będzie ulegnie... Właśnie to jest właśnie ta kwestia skandalu. Jeśli nie pozwolisz skandalicznej Ewangelii dokonać cięcia na twoim sercu, to kiedy pójdziesz tam, to tam powiesz, to jest skandal, ja nie chcę być z takimi ludźmi w niebie. Bo tam będzie ten łotr, który zniszczył twoje życie. Rozumiesz? Co będzie, jeśli ten łotr będzie w niebie z tym samym, z tym człowiekiem, którego bliskich krzywdził. Co wtedy będzie? To będzie skandal. Rozumiecie? Ewangelia jest skandaliczna, dlatego że Bóg zaprasza do swojego królestwa i złych, i dobrych. I złych, i dobrych. Dlatego że Jego sprawiedliwość jest inna niż nasza sprawiedliwość. Bo nasza sprawiedliwość rozdziela ludzi na dobrych i na złych. A Bóg zaprasza wszystkich do swojego królestwa. I to jest skandal. I powiem wam, w zachowaniu Jezusa było wiele skandalicznych rzeczy. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Widzicie, my czytamy Biblię i myślimy sobie tak, wow, ale Pan Jezus jest taki cudowny, wspaniały. I cieszymy się, czytając Ewangelię. Wiesz, dlaczego się cieszysz, czytając Ewangelię? Ponieważ to nie dotyczy Ciebie. Ale gdyby to dotyczyło Ciebie, gdybyś to Ty był tym ojcem zabitego przez tego łotra na krzyżu, gdybyś ty był ojcem tego dziecka, którego łotr zabił i gdybyś ty usłyszał, dziś będziesz ze mną w raju, byś pomyślał, co? W raju? Ja myślałem, że on pójdzie, dostanie za swoje. Wiecie, zwróćcie uwagę, jakie jest nasze poczucie sprawiedliwości. Gdybyśmy to my byli bogami, gdybyśmy to my byli Jezusami, to wiecie, co byśmy powiedzieli? Powiedzielibyśmy tak,
Okej, Łotrze, dobrze się upamiętałeś na drzewie krzyża. Odbędziesz teraz swoje 50 lat w kamieniołomach i pójdziesz do nieba. Rozumiecie? My byśmy mu tak powiedzieli. No musisz troszkę, krzywdziłeś ludzi przez całe życie, to teraz odbędziesz w kamieniołomach za swoje i później pójdziesz do nieba. Nasze poczucie sprawiedliwości wymyśliło doktrynę o czyśćcu. Bo nasze poczucie sprawiedliwości nie może się pogodzić, że Łotr będzie już dzisiaj z Jezusem w raju. Jak to jest możliwe? On krzywdził ludzi i co? Tak o, po prostu bez zadośćuczynienia? Bez odpokutowania win? Bez jakiejś tam kary? Tak zwyczajnie będzie w niebie? To się kłóci z nami. Rozumiecie? Mamy tak, poczucie sprawiedliwości jest tak obrażone przez Ewangelię skandaliczną, że my mówimy, nie, to tak nie może być. On musi odpokutować. I my tylko dlatego, że czytamy to w Biblii, mówimy, wow, jaki Jezus jest cudowny. On jest taki wspaniały, taki miłosierny. Ale gdyby to dotyczyło ciebie, to poczułbyś się urażony. W takich ludzi w Biblii było więcej. I tak jak mówię, my tego nie czujemy, bo to nie dotyczy nas. No wyobraź sobie sytuację, inna sytuacja. Idziesz do pracy, a ty jesteś człowiekiem, który jest wykwalifikowanym pracownikiem. Wiesz, jesteś fachowcem. Zrobiłeś studia w danym temacie. Szef może na ciebie liczyć, nie spóźniasz się. Jesteś super pracownikiem. Szef daje ci premię, bo pracujesz po 10 godzin dziennie. Naprawdę starasz się dla swojego zakładu. I w tym momencie przychodzi szczawik młody, wiesz, tak, nawet studiów jeszcze nie skończył, ale szef zatrudnia go. I mówi tak, a bo on będzie się przy tobie uczył. I ten młody pracownik, on pracuje 5 godzin, wiesz, on pracuje 5 godzin, a ty jeszcze drugie 5 codziennie musisz odbębnić swoje. Za swoją pracę dostajesz 5 tysięcy przykładowo. Może to trochę mało dla fachowca, nie wiem, ale załóżmy, dostajesz 5 koła co miesiąc za swoją pracę. I ten młody chłopak, który przyszedł do pracy, pracuje tylko połowę czasu, psuje robotę, bo się na tym nie zna i ty musisz poprawiać po nim. Jest pierwszy, po miesiącu jest pierwszy, idziesz do dostajesz swoje 5 tysięcy i mówisz, młody, ile dostałeś? A młody ci mówi, 5 tysięcy. A ty mówisz, co? 500 złotych? Nie, 5 tysięcy dostałem. 5 tysięcy dostałeś? Tyle, co ja? Pracujesz połowę czasu i ty dostałeś 5 tysięcy? Walisz do szefa i mówisz tak, o co chodzi? O co chodzi? Ja jestem fachowcem. Jestem fachowcem. Dlaczego ten młody dostał tyle, co ja? A szef mówi tak. A dlaczego ty jesteś zły, że ja jestem dobry dla niego? Czy nie mogę robić z tym, co moje, tak jak chcę? Jestem dla niego dobry. Tak? Kochani, dokładnie taka sama sytuacja jest w Ewangeliach, tak? Znacie to. Robotnicy, winnicy, ci, co pracowali tylko godzinę, dostali tyle samo, jak ci, którzy pracowali przez cały dzień i znosili upał dnia. I oni mówią, jak to? Oni tyle samo dostali, co my? Ich poczucie sprawiedliwości było urażone. To jest skandal. To, co zrobił Pan, to jest skandaliczne zachowanie. Jak mógł wynagrodzić tyle samo tych, którzy pracują mało, jak i mnie? Widzisz, kiedy to dotyczy ciebie, kiedy ty potrafisz przełożyć tę sytuację na sytuację naszą, z naszych zakładów pracy, to ty wiesz doskonale, co to znaczy. Ja wiem, co to znaczy, jak my żeśmy w pracy się zastanawiali, a ile ty dostałeś, a ile dostałeś premii? Ja sobie myślę tak, czego on dostał tyle premii? Przecież tak mało pracował. Ja wiem, ile on pracował, on dostał lepszą premię niż ja. Więc poczucie naszej sprawiedliwości jest urażone. My czujemy, walisz do szefa i mówisz, to jest skandal, co szef zrobił. Kochani, tak? Jesteśmy ludźmi, tak? Jest tak, czy nie jest tak? Chyba, że wy jesteście inni. Ale tak jest, rozumiesz? Bo nasze poczucie sprawiedliwości oparte jest o zasadę coś za coś. Jeżeli on pracował mniej, dlaczego ma dostać tyle samo, co ja? Inna sytuacja. Ania, Jimek mówi, dzisiaj przyjdzie do nas Jezus na obiad. Wow, Jezus przyjdzie! Ania bierze z sobą drugą Anię i lecicie przygotować schabik ze śliweczką, rozumiesz, żeby Pan Jezus miał super jedzonko na wypasie. Więc przygotowujesz roboty, tyle, kilka godzin się przygotowujesz. No i przychodzi Pan Jezus. Oczywiście jest problem, zapomniałaś, że Pan Jezus przychodzi z 12 apostołami. Więc roboty masz po pachy. A Dzimek, hajla bajla, siedzi przy Panu Jezusie i słucha fajnych opowiastek. A ty
zasuwasz w kuchni, myjesz talerze, działacie ostro, żeby podkładacie po nowe sztućce, nowe talerzyki, to ciasto, rozumiesz? I w pewnym momencie nogi odmawiają posłuszeństwa. Jesteś tak ucharatana, że już po prostu już masz serdecznie dosyć i idziesz do męża i mówisz, a czy możesz mi pomóc? A on mówi, nie. Dzimek mówi, ale ja z Panem Jezusem rozmawiam teraz. A ty mówisz, Panie Jezu, powiedz mężowi mojemu, żeby mi pomógł. I w tym momencie słyszysz, jak Pan Jezus mówi tak, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tak mało, bo tylko jednego. I ty myślisz, no to ładnie. No to dobrze, to w takim razie, Panie Jezu, tam w kuchni jest ryba, chleb, jak chcecie, rozmnożycie sobie, proszę talerze sobie umyć. Nie? Lecę na miasto, bye bye. Nie jest tak? Kochani, my myślimy sobie tak, ale fajnie Pan Jezus powiedział, że ta Maria wybrała najlepszą cząstkę, bo to nie dotyczy nas. Ale gdyby ta sytuacja dotyczyła nas, gdybyś to ty była urażona, byś pomyślała, to ładnie mnie załatwił, ja tutaj się staram, tyle godzin, żeby mieli co jeść, a on mi taką rzecz powiedział, że ja się troszczę i niepokoję o wiele, a potrzeba było, żebym się działa razem z moim Jimkiem, tam jest tylko słuchała jego opowiastek. Rozumiecie? Bylibyśmy obrażeni przez Ewangelię. Poczucie sprawiedliwości, które przynosi Jezus, jest skandaliczne. Ono obraża tą naszą sprawiedliwość, według której żyjemy. Dlatego 1 Koryntian 1,18 mówi tak, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Rozumiecie? Jezus zmienił definicję sprawiedliwości i nie tylko sprawiedliwości w Nowym Przymierzu. Wiecie, we mnie rośnie temat świętości. Nie wiem, czy wiecie, ale świętość została totalnie zmieniona w Nowym Przymierzu. Ja się szykuję do tego. Bardzo bym chciałbym, żebyśmy rozważali wiele rzeczy dotyczące Nowego Przymierza, bo Nowe Przymierze jest totalnie odmienne niż Stare Przymierze. A my bardzo często opieramy się o mentalność Starego Przymierza i żyjemy takim chrześcijaństwem. Staroprzymierzowym chrześcijaństwem. Dlatego te słowa, między innymi z 1 Koryntian, o tym, że mowa o krzyżu jest głupstwem. Ona jest głupstwem dla tych, którzy giną. Czy też jeszcze jeden fragment chciałem przeczytać. Zwróćcie uwagę. Jezus wywraca do góry nogami nasze poczucie sprawiedliwości. Wywraca. Gdybyśmy nie zrozumieli tego, że On to wywraca do góry nogami, to nie zrozumielibyśmy wielu słów. Między innymi tego słowa o tym, że krzyż jest głupstwem i jeszcze jednego fragmentu. Popatrzcie, znany fragment z kazania na górze. Ewangelia Mateusza 5:38-44. Jezus mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Popatrzcie, zatrzymajmy się chwilę. To jest to. Słyszeliście, że sprawiedliwość jest oparta o tę zasadę. Oko za oko, ząb za ząb. Słyszeliście to, ale ja to zmieniam, mówi. I mówi tak dalej. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Nie sprzeciwiaj się złemu. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. To jest skandal, proszę państwa. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. To jest skandal. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nimi dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To jest właśnie skandal. On cię prześladował, on zabił twoje dziecko, a ty masz powiedzieć razem z Jezusem, o fajnie, dzisiaj będziesz z Jezusem w raju? To jest skandal. Ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę i z nimi dwie. Ktoś od ciebie zabiera, kradnie ci twoją rzecz, a ty oddaj mu jeszcze. Jezus wywraca wszystko do góry nogami, ponieważ Ewangelia jest skandaliczna. Ona musi nas obrazić. Ewangelia musi obrazić nasze poczucie sprawiedliwości. Ewangelia musi obrazić Martę, żeby zrozumiała,
że to, co jest najważniejsze, to jest więź z Jezusem. To jest przygarnąć, przyjść do Niego i zapragnąć Jego sprawiedliwości. Ewangelia musi obrazić starszego brata. Pamiętacie, niedawno powtarzaliśmy, to jest kolejna rzecz, takich historii jest więcej w Biblii. Starszy brat, brat syna marnotrawnego. Gałganek sobie roztrwonił cały majątek, pół majątku, który tatuś mu dał, po prostu przebimbał to całkowicie. A ojciec wyprawia dla niego ucztę. Przecież to jest skandaliczne zachowanie. To ja tutaj, ojcze, całe życie wierny jestem tobie. Ja ci wiernie pracuję, a ty mi nie dałeś nawet koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi, a jemu dla niego ucztę wyrządzasz? To jest skandaliczne zachowanie. I Ewangelia musi, skandaliczna Ewangelia musi dotknąć twojego poczucia sprawiedliwości, starszy synu. Musi dotknąć twojego, żebyś zrozumiał, że serce taty jest totalnie inne. Rozumiecie? Dlatego właśnie Ewangelia musiała być skandaliczna, bo inaczej nie byłaby w stanie rozprawić się z naszym poczuciem sprawiedliwości. Ponieważ nawet my chrześcijanie, mamy sprawiedliwość opartą o zasadę sprawiedliwości musi się stać zadość. Oko za oko, ząb za ząb. Nawet my tak myślimy. Ja to mówię po to, tak jak powiedział Andrzej, żeby dokonać cięcia skalpelem, żeby odciąć tę sprawiedliwość, to poczucie sprawiedliwości. Chcę, żeby dostał za swoje. Oglądałem Hrabię Monte Cristo z 2-3 lata temu, ten film. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest za film. Oglądałem fajny film. Jim Caviezel, akurat ten, który grał w Pasji Jezusa, on występuje w tym filmie, więc zachęciło mnie to. Więc zobaczyłem ten film i później pomyślałem tak, po co ja to oglądam? Ten film pobudza we mnie jeszcze bardziej tę sprawiedliwość. Ja mówię, dostali za swoje. Fajnie. Rozumiecie? On jeszcze bardziej umacnia w nas. Kopciuszek umocni w tobie poczucie sprawiedliwości. Starotestamentowej sprawiedliwości. Ja się zastanowiłem później po tym filmie, po co ja to w ogóle oglądałem? Po co? Po co mi to jest? Żebym powiedział, dobrze, dać temu złodziejowi. Rozumiecie, my czytamy tę historię w naszych gazetach, oglądamy to w naszych filmach i myślimy sobie, dobrze, ma za swoje. Ale przecież my żyjemy w Nowym Przymierzu. Przecież my musimy stanąć kiedyś tam i powiedzieć, Gryzelda, zapraszam do nieba. Jezus zaprasza cię do nieba. Rozumiesz? Ty musisz powiedzieć temu łotrowi, łotrze, cieszę się, że jesteś. Niszczyłeś, byłeś biedakiem, niszczyłeś ludzi, niszczyłeś moich bliskich, ale cieszę się, że będę z tobą w jednym niebie. Nie będziesz w klasie biznes, tam jest jedno, niebo jest jedno. Pozwól się urazić Ewangelii. Pozwól, żeby ona ciebie uraziła dziś. Żebyś kiedyś nie został urażony i nie powiedział, to jest skandal, że niebo tak wygląda. Że tam jest tylu łotrów i cudzołożnic. Tam będą łotrzy i cudzołożnice. Jezus właśnie dlatego, pamiętacie? Dlatego właśnie Jezus powiedział do faryzeuszy tak. Mówi, wy faryzeusze chcecie uchodzić za sprawiedliwych, ale cudzołożnice i celnicy, grzesznicy wyprzedzają was do królestwa. Rozumiesz? Oni wyprzedzili faryzeuszy, bo faryzeusze nie pozwolili się urazić Ewangelii. Oni nie pozwolili, żeby Ewangelia dokonała cięcia, tego skandalicznego cięcia. My musimy, chrześcijanie, musimy zrozumieć, że sprawiedliwość według Nowego Przymierza jest totalnie inna. Ja zakończę pewnym dowcipem. Pozwólcie, że powiem wam pewien dowcip. Ale to jest dowcip, który wpasowuje się w ten temat. Dowcip opowiedział w tym kościele z 20 lat temu człowiek, którego tłumaczyła Beatka, która siedzi tam na końcu. Pamiętam głos Beatki, jak to tłumaczy. Jak tłumaczyła się, nie mogła się powstrzymać od śmiechu, trzeba było przetłumaczyć, a ona się śmiała już. Więc Miles Sweeney opowiadał taki dowcip. On używał wtedy innych nazwisk osób, których tutaj już nie ma w kościele, więc ja pozwoliłem sobie zmienić te nazwiska. Ale tak jak powiedziałem, to jest dowcip, który pokazuje w nas to, żeby miał za swoje. Uderza w tę taką strunkę. Jeżeli to uderza w tę strunkę, to proszę, zweryfikuj swoje poczucie sprawiedliwości. Zweryfikuj. To powiedz, Panie, ja nie chcę tego, ja chcę się tego wyzbyć, bo ja chcę kochać tych łotrów, a nie im życzyć, żeby im dokopali. Nie wiem, czy pamiętacie, parę lat temu była... być może dzisiaj też jest, nie wiem, taka aktorka w Polsce, która jednocześnie była modelką. Piękna kobieta,
nazywa się Izabela Skorupko. Kojarzycie? To jest kobieta, która grała tą kobietę ze Skrzetuskim w Ogniem i Mieczem. Pamiętacie, tak? Ona była tą aktorką ukochana Skrzetuskiego. Ona też zagrała w filmie o Jamesie Bondzie, Agent 007, dlatego właśnie ten Miles Sweeney stąd ją musiał znać. I wyobraźcie sobie, że ja poznałem Izabelę Skorupko. Tak, ja poznałem Izabelę Skorupko i to było wtedy, kiedy z Grzesiem i z Andrzejem żeśmy wracali z konferencji jednej. I my wracaliśmy z konferencji i mieliśmy tragiczny wypadek. I w tym wypadku zginęliśmy. I stanęliśmy wszyscy przed Sądem Najwyższego i tam było troje drzwi. I wtedy odezwał się głos. Głos powiedział tak: Grzegorz, stań przed drzwiami numer jeden. Grześ stanął przed drzwiami numer jeden. Drzwi się otworzyły, a tam taka straszna baba z 1000 lat, zmarszczki, nohal wielki, pryszcze takie. I odezwał się głos: Grzegorz, to za wszystkie twoje grzechy. I ta baba Grzegorza cap, ciągnęła do tego. I było słychać, jak tam taki wrzask, a Grześ krzyczy. Nie było głosy. Wtedy żeśmy wydygani z Andrzejem, a głos się odezwał: Andrzeju, stań przed drzwiami numer dwa. Możecie się domyślać, jak on się czuł. Andrzej stanął przed drzwiami numer dwa. Drzwi się otworzyły. A tam baba jeszcze straszniejsza niż ta pierwsza. I odezwał się głos: Andrzeju, to za wszystkie twoje grzechy. I ta baba Andrzeja, ca, drzwi się zamknęły. I Andrzej, wrzeszczy w niebo głos. No to możecie się domyślić, jak ja się czułem, kiedy odezwał się głos: Konrad, stań przed drzwiami numer trzy. Stanąłem przed drzwiami numer trzy, drzwi się otworzyły, a tam stoi Izabela Skorupko. I odezwał się głos: Izabela, to za wszystkie twoje grzechy. Niech ma za swoje. Niech ma za swoje, dziewczyna. I w ten sposób właśnie spotkałem się z Ewangelią o łasce Jezusa. Kochani, tego rodzaju dowcipy, tego rodzaju filmy, one pobudzają w nas tę wrażliwą taką strunkę, rozumiecie? Niech ma za swoje, niech ma za swoje. Jeżeli takie coś odczuwasz w swoim sercu, jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli słyszysz, że seryjny morderca został schwytany i myślisz sobie, a wreszcie go dokopali. Wiecie, wcale nie chcę, żeby nie łapali seryjnych morderców, bo są niebezpieczni. Rozumiecie? Ale czego ja chcę? Czy ja chcę, żeby dostał za swoje? Czy chcę, żeby Bóg się nad nim zmiłował? Czy chcę łaski dla niego, miłosierdzia? Musimy zweryfikować nasze pojęcie sprawiedliwości. Wierzę, że Bóg chce skalpelem to odciąć. Rozumiesz? Odciąć twoje starotestamentowe myślenie o sprawiedliwości. Bóg chce to odciąć,